Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Łukasz Podlewski, przewodniczący klubu radnych PiS. Dzień dobry, panie przewodniczący. Witam serdecznie, dzień dobry. Nazywany przez radnych Prawa i Sprawiedliwości pakietem podwyżka plus prezydenta Witkowskiego, czyli pakiet podwyżek cen usług komunalnych zaproponowany przez prezydenta Radomia częściowo i to przy udziale radnych PiS, którzy wstrzymali się od głosu, został przyjęty. Więcej zapłacimy za bilety komunikacji miejskiej, więcej także zapłacimy za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Panie przewodniczący, pakiet podwyżka plus prezydenta Witkowskiego, no nie taki zły, jak go wcześniej państwo malowali. Jeżeli chodzi o bilety komunikacji miejskiej, jest pakietem tragicznym. Prezydent Radosław Witkowski wraz ze swoimi radnymi z Platformy Obywatelskiej przy pomocy trochę szantażu emocjonalnego, bo przecież na sesji pojawili się pracownicy MPK, trochę przy zastraszaniu mieszkańców i radnych tym samym, że autobusy oczywiście przestaną jeździć za chwilę w Radomiu. Osiągnęli swój efekt. Radni Platformy przepchnęli tę uchwałę. Czterech radnych z Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował za tą podwyżką. Wstrzymali się od głosu. Ale to wystarczyło. Wstrzymali się od głosu, tak. No tyle, że gdyby nie 12 głosów radnych, 11 głosów radnych Platformy Obywatelskiej. Poko, co było do przewidzenia. Poko i jednego tak zwanego niezależnego pana Woźniaka, który troszki głosuje zawsze z Platformą, za to uchwała by tak zwany niezależny, panie redaktorze, tak zwany niezależny ten pan radny jest, ta uchwała by nie przeszła. Ja byłem przeciwko tej uchwale, ja na taką uchwałę się nie zgadzam, nie dlatego, że nie widzę potrzeby regulacji cen biletów. Bo jeżeli chodzi o bilet jednorazowy, on mógłby być może nawet droższy niż nawet po tej podwyżce, ale jestem przeciwny podwyżce każdego jednego biletu o 20%, biletów semestralnych, biletów okresowych, biletów 30-dniowych, 90-dniowych i tak dalej. Czyli tą podwyżką zniechęciliśmy również tą niewielką grupę osób, która z komunikacji miejskiej korzysta, bo ja dziś uważam, że przede wszystkim powinniśmy premiować i promować osoby, które korzystają z tej komunikacji, jeżdżą autobusami, korzystając z biletów długoterminowych, a dziś oni też dostaną po kieszeni. Mamy problem z komunikacją miejską, jeżeli chodzi o kontrolę biletów, bo prezydent Tyczyński mówi o tym, że kontrola jest słaba, że nie ma chętnych kontrolerów i rozkłada ręce. Tak, mamy na tyle linii, na tyle kursów, mamy 8 kontrolerów, którzy pracują no nie wiem, no nie można powiedzieć, że pracują całą dobę, tak? No bo przecież to jest też 8 godzin pracy, mamy soboty i niedzielę, kiedy też autobusy jeżdżą, więc wydaje się, że mamy bardzo mało tych kontroli, ta efektywność jest bardzo słaba. Widać, że ściągalność też jest słaba. No wygląda to źle, a podwyżkami odpychamy osoby od korzystania z komunikacji miejskiej i w mojej ocenie jest to błąd. Szkoda, że tutaj nie udało się tej uchwały mi i tym radnym, którzy głosowali przeciwko, powstrzymać. Bo tak a z tymi, jak, co tak się wstrzymali, będzie tak twarda, męska nie, rozmowa? Nie, panie redaktorze, to nie było też dyscypliny. To nie chodzi o twardą, męską rozmowę. Twardą, męską rozmowę powinien odbyć prezydent z mieszkańcami, z uczestnikami komunikacji miejskiej, czy choćby z prezesem MPK. To przecież to jest zaufany człowiek prezydenta, który w 2021 roku zarobił grubo ponad 300 tysięcy złotych, który bierze ogromne środki za to, jak funkcjonuje spółka, a dziś, znaczy dziś, czy w poniedziałek, zamiast przyjść na sesję, wysyła pracowników, żeby tutaj szantażowali radnych i pozwala prezydentowi opowiadać bajki o tym, że autobusy zostaną wyłączone. Tu powinna być męska rozmowa, tak? Panowie chowają głowy w piasek ze swoimi prezesowskimi biurkami. To jest tak naprawdę smutne. Nie chodzi no, tutaj, żeby... To jest taki niebezpieczny teren, na który pan wchodzi. Dlaczego? Ile pieniędzy zarabiają w spółkach, czy to miejskich, czy Skarbu Państwa, panie redaktorze, ja nie wiem, czy pan prezes spółki MPK jest politykiem czynnym, czy nie. No, dlaczego mam o tym nie mówić? Jego oświadczenie jest jawne tak samo, jak i moje. Ja wiem, co wyrabia, czy co dziś robi poseł Frysztak, prezentując moje oświadczenie. Zresztą kłamliwe, bo dopisuje
wpisuje do tego środki z diety radnego, ja staję z otwartą przyłbicą i o tym mówię. Tak, to są środki, które zarobiłem i przecież ich nie ukradłem, tak? Ale tak samo zarobił prezes MPK i ja potrafię dziś o tym mówić, rozliczyć się z przełożonymi ze swojej pracy i uważam, to samo powinien zrobić prezes spółki, która odpowiada za to, jak funkcjonuje miejska spółka, która odpowiada w dużej mierze za komunikację miejską. I to samo dotyczy prezesa Janduły, to samo dotyczy prezesa Nity, który odpowiada za Radbec i ogromne podwyżki z ogrzewaniem. I ja powiem tak, no ja nie boję się, jak to pan powiedział, grząski grunt czy niepewny grunt. Ja nie boję się stąpać po takim gruncie. Niech się boją, niech odpowiedzą ci, którzy się boją. Zapraszam tutaj na... To nie jest gorące krzesło, tutaj pan redaktor nie gryzie. Ja nie boję się o tym mówić, zapraszam również innych. Mhm. Chyba, że się boją. No nie każdy ma odwagę usiąść na tym krześle, a zatem być może jest też tak postrzegane. No to szkoda, ci politycy, którzy może należałoby boją się usiąść, w takim można do nich teraz zaapelować. W takim wypadku może należałoby pomyśleć o otwarciu ogrodu zoologicznego i założyć stado strusi, którzy się boją. No cóż, tutaj to już bardziej pójdziemy w politykę. Ja cały czas namawiam tych polityków, którzy się boją przyjść do programu Kontrast, o to, żeby się po prostu nie bali, bo tak jak powiedział pan przewodniczący Podlewski, ja nie gryzę. Grudniowe pensje dla nauczycieli są zagrożone, bo radni nie przesunęli na nie środków. Tak na antenie Radia Rekord mówiła wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska. Oczywiście jest to przytyczek do radnych Prawa i Sprawiedliwości. Panie przewodniczący, czy faktycznie przez nieodpowiedzialne zachowanie radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będzie grudniowych pensji dla nauczycieli? Panie redaktorze, powiem szczerze, opadają ręce, co potrafi powiedzieć pani prezydent Kalinowska. Ja nie wiem, skąd się to bierze u pani prezydent, czy to, nie wiem, zbliżające się święta, jasełka, nie wiem, czy pani prezydent się przebiera za kogoś do szopki. Naprawdę nie wiem, ale to naprawdę odstawia szopkę i powoduje niepokoje wśród nauczycieli. Wczoraj była jedna uchwała dotycząca zmian budżetowych. Jedna. Dotycząca zmian, przedwczoraj, w poniedziałek, przepraszam już, też imi dni się mylą, uchwała dotycząca zmian budżetowych, uchwała została przyjęta. Ta uchwała właśnie przesuwała środki na wynagrodzenia. Ta uchwała, chociażby jeżeli pani prezydent mówi o nauczycielach, no to co z Mosirem? Przecież prezydent wyszedł i żądał 6, i prezes Janduła wreszcie pojawił się na sesji, i prezes Janduła żądał 6 milionów złotych na funkcjonowanie spółki Mosir, która za chwilę mogłaby upaść albo stracić płynność finansową. To tak samo były przesunięte środki na ulicę Zgodną i Piwną. Ta uchwała została przyjęta, kropka. Nie wiem, co wymyśla dziś pani prezydent i w co gra pani prezydent, ale jedna uchwała i jedna uchwała została przyjęta. No każdy może sobie obejrzeć wyniki głosowania. Uchwała dotycząca przesunięć budżetowych została przyjęta. Radni nie wyrazili zgody na przesunięcie spłaty obligacji z lat 2006-2028 na lata 2030-2035. Więc jeżeli pani prezydent próbuje dziś wmówić komukolwiek, że chodzi grudniowe pensje w roku 2022 są uzależnione od spłaty obligacji z lat 2026-2028 na lata 2030-2035. Zresztą jest to rolowanie długu w wysokości ponad 45 milionów złotych, dlatego ja głosowałem przeciwko. No to podziwiam panią prezydent. Była jedna uchwała, w której nie było nawet słowa o obligacjach. Były wskazane, skąd są przesuwane środki, chociażby z niezrealizowanej inwestycji na ulicy Maratońskiej i Dębowej. Tej inwestycji nie będzie, bo MZDiK nie potrafi sobie poradzić z tak prostą inwestycją. I ta uchwała została podjęta przez radnych. Koniec, kropka. Pani prezydent, naprawdę... No, ja powiem tak. Jednosłowne, nauczyciele mogą spać spokojnie, znaczy, bo to jest powiem tak, ja nie wiem, jakie jeszcze trupy w szafie ma pani prezydent, bo przecież pensje dla nauczycieli są przesuwane niemal na każdej pensji. Ja od 2 lat, 3 lat tłumaczę i proszę o to, żeby środki na wynagrodzenia były zabezpieczone w pełnej wysokości, takiej jak zgłoszą jednostki, bo dyrektor poszczególnej szkoły wie, ile potrzebuje na wynagrodzenia dla nauczycieli i gdyby w budżecie miasta. Jeżeli dyrektor potrzebuje na wynagrodzenia 500 tysięcy złotych, skarbnik dla poszczególnej szkoły zabezpieczył 500 tysięcy złotych, nie byłoby problemu z jakimkolwiek przesuwaniem, głosowaniem dodatkowym i tak dalej. Wystarczy zapewnić 100% zgłoszonych przez
zgłoszonych zapotrzebowań przez poszczególne szkoły, jednostki i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli pani prezydent odpowiedzialna teoretycznie za edukację nie potrafi zabezpieczyć w budżecie przygotowanym przez swojego przełożonego kolegę Radosława Witkowskiego pieniędzy dla nauczycieli, no to jest problem, panie prezydent, ale my wyraziliśmy zgodę na przesunięcie tych środków. Ale pani prezydent Katarzyna Kalinowska idzie dalej i mówi jeszcze, że nie lubi pan nauczycieli przedszkola przy ulicy Wernera, także pan nie lubi, a na dodatek uprawia pan politykę opartą na kłamstwie. No właśnie. No kto tu kłamie w takim razie? To było w sprawie likwidacji, rzekomej likwidacji przedszkola przy ulicy Wernera. Ale przecież projekt uchwały dotyczył zmiany siedziby przedszkola z ulicy Wernera na ulicę Kujawską. Tak. No, czyli właśnie tą uchwałą miała być zlikwidowana siedziba główna przedszkola. No, ale prezydent mówi o formalnych... Ale nie interesuje mnie, co prezydent mówi. Ja widzę, co jest w uchwale. Ale ja widzę, co jest w uchwale. W uchwale było przeniesienie siedziby z ulicy Wernera na ulicę Kujawską. Mhm. Co to oznaczało w praktyce? No, to oznaczało, że siedziba przedszkola zostaje przeniesiona z ulicy Wernera na ulicę Kujawską. Mm-hmm. W związku z tym na ulicy Wernera miałaby funkcjonować filia. Tak. I czy w tej filii będzie 5 oddziałów, czy 4, czy 3, czy może za 3 lata. Ktoś stwierdzi, bo ten budynek wymaga przecież nakładów finansowych, jeżeli chodzi o remont, a być może i nowego budynku, o czym pani prezydent nawet przeze mnie była informowana rok, 2 lata temu, żeby starać się o środki, chociażby z programu Maluch Plus albo z jakichś innych, czy zabezpieczać środki na budowę nowego budynku właśnie na tej działce, na tej nieruchomości. Pani prezydent chciała zlikwidować główną siedzibę z ulicy Wernera, później zostawić tam oddziały. 2, 3, 5. Jakaś dziwna autopoprawka. Pierwszy krok do tego, żeby pana zdaniem zlikwidować. Ale panie redaktorze, co się stało z przedszkolem na ulicy Zbrowskiego? Tam udało się obronić siedzibę, ale tam gdzieś nie ma oddziałów i tam od 2 lat powinien trwać remont tej siedziby. Nawet złotówki pani prezydent odpowiedzialna za edukację nie potrafi zabezpieczyć na remont tego przedszkola. Jestem pewny, że w ciągu roku, 2 ta siedziba z ulicy Zbrowskiego zostanie zlikwidowana. Przecież również na tej sesji zostało zlikwidowane przedszkole numer 25 na Radomskich Borkach. Tak niewielkie, posiadające tylko 2 oddziały, ale zostało to przedszkole zlikwidowane i kadra... Też prosiłem o to, żeby chociażby w tej uchwale dotyczącej przedszkola 25, byłem specjalnie na Komisji Edukacji, zapisać jeden paragraf dotyczący gwarancji pracy dla nauczycieli. Nie, to takie jedno zdanie znalazło się w uzasadnieniu, tyle że uzasadnienie nie jest źródłem prawa. Tak? Gdyby w uchwale się to znalazło, ja bym gdzieś spał spokojnie. Ja głosowałem przeciwko likwidacji przedszkola 25, bo nie zgadzam się na takie rozgrywki. Pani prezydent uparła się, że zlikwiduje przedszkole 25, bo to była jej kolejna próba. Tym razem radnych do tego przekonała. Nie udało nam się... Już nie mówię nawet o likwidacji tego przedszkola, zapewnić tutaj tej gwarancji nauczycieli. Ja wierzę, że chociażby związki zawodowe i to wąskie grono wychowawców, którzy pracują w tym przedszkolu, no, będzie miało pracę, ale przedszkole na ulicy Wernera musi zostać. To jest jedyne przedszkole w tamtej części miasta. Powiem szczerze, nie wierzę, nie chciało mi się wierzyć, jak widziałem, że radni z tamtego okręgu głosowali za likwidacją tej placówki, czyli za likwidacją siedziby i przenoszeniem tego na Borki. No, ja im tego nie zapomnę, nie wiem jak wyborcy, ale ja też, ja im tego nie zapomnę, ja o to przedszkole będę walczył i pani prezydent może mówić, wymyślać różne historie, że kogo lubi, kogo nie lubi. Ja bym prosił, żeby pani prezydent zajęła się tym, co jest w jej zadaniach jako wiceprezydenta, nie zawsze tylko grała w paletkę. No tak, ale w jakim kierunku idzie w takim razie miasto, jeśli mówimy o likwidacji przedszkoli? Państwo mówią, że nie udało się tego zatrzymać. No mają państwo większość. Dlaczego? Panie redaktorze, czy przeniesienie, likwidacja siedziby przedszkola numer 25 to jedno, fizyczna likwidacja z tamtego miejsca, ale obok powstaje przedszkole, czyli obok jest wyremontowany budynek przecież na ulicy właśnie Kujawskiej i tam mogła być spokojnie przeniesiona siedziba przedszkola numer 25. W nowo wyremontowanym budynku mogłaby być właśnie nowa jednostka, dostosowująca również do przepisów prawa oświatowego w ramach działalności przedszkoli siatkę przedszkoli. Prezydent umieścił tam 7 oddziałów właśnie przedszkola z ulicy Wernera, więc jakiś bardzo dziwny twór z ulicy Wernera, który ma oddziały na Borkach, jednocześnie przedszkola
pole z batalionów chłopskich, ma oddziały w samochodówce. Gdyby ktoś chciał rozpisać siatkę radomskich przedszkoli i dodatkowych oddziałów, to naprawdę no, ciężko mówić tu o jakimkolwiek planowaniu. Część radnych rozumiała argumenty dotyczące przedszkola numer 25 i powiem szczerze, jestem w stanie to zrozumieć, tak, bo jeżeli 500 metrów obok powstaje w nowo wyremontowanym budynku nowe przedszkole, bo tak każdy myślał, że powstanie nowe przedszkole, a nie dodatkowe oddziały, dlatego wyrazili zgodę na przedszkole numer 25, jeżeli chodzi o likwidację. Budowa stadionu przy ulicy Struga. Wykonawca zaprezentował wizualizację obiektu. Tą wizualizację umieścił pan na swoim profilu facebookowym. Panie redaktorze, zrobiła na panu panie redaktorze, wrażenie. Ja zaprezentowałem wizualizację otrzymaną od wykonawcy. Przedstawiciela wykonawcy na sesji nie było. Dyrektor Górski też takiej prezentacji nie chciał przedstawić radnym Rady Miejskiej. Ja uważam, że nie ma nic do ukrycia, jeżeli wykonawca podczas posiedzenia komisji i podczas tej pierwszej części, kiedy jesteśmy na Struga 63, podzielił się z nią, poprosiłem wykonawcę o otrzymanie takiej... Dlaczego w taki sposób? Dlaczego wykonawca tego nie zaprezentował? No bo wykonawca nie był zaproszony na sesję, przecież nie wiem, czy wykonawca project nie manager chce... nie mógłby również uczestniczyć w prezentacji takiej wizualizacji? Mógłby, czy to jest ale, tak, że panie miasto jeszcze się obawia, że taki stadion w takiej wersji może nie powstać? Panie dyrektorze, mógłby i project manager, i mógłby drugi dyrektor o spraw ważnych i potrzebnych na mocy, że pan Dębicki to zrobić, mógłby to zrobić rzecznik, mógłby to zrobić wreszcie prezes spółki, ktokolwiek mógłby to zrobić, przecież spółka MOSIR miała informować, raportować o postępach pracy. Nie wiem, czy sobie pan przypomina, kiedy ostatni raz, ja nie mówię, że chociaż na konferencję, no ale przedstawił jakikolwiek raport z budowy, tak? Gdyby przecież nie komisja, nic byśmy nie wiedzieli, co tam się dzieje, byśmy byli zakłamywani ciągle, że wszystko jest dobrze, tylko stadionu od 6 lat nie ma, tak? Bo on buduje się 6 lat, jest 4 lata opóźnienia. Wydaje się, że to jest temat wstydliwy. No ale to przecież odpowiadają za to ci panowie, tak? Pan Janduła, pan Witkowski, to przecież oni dziś odpowiadają, dziś pan Górski, wcześniej pan Dębicki. Zresztą nie moja sprawa, niech oni rozstrzygną między sobą kto. Przedstawiciele władz miejskich, przedstawiciele spółki MOSI za to odpowiadają. Czy to wstydliwe, czy nie? No trzeba skończyć wreszcie ten obiekt. No, nie może to wiecznie tak trwać. To jest pierwsza inwestycja chyba w mieście, która jest dłużej budowana, dłużej przeterminowany, niż miała być budowana. Przecież ten stadion ma powstać w ponad 2 lata, on jest 4 lata przeterminowany, jeżeli chodzi o pierwszy termin. Koniec żartów z mieszkańców, koniec żartów z kibiców, koniec wreszcie żartów i kpin z budżetu miasta. No, na drzewach środki finansowe, pieniądze nie rosną. To ponad 30 milionów złotych. Tyle mamy rok dołożyć temu, jeszcze. Rok temu, niecały rok temu, wiosną 2022 roku, apelowałem o to, żeby powstała trzecia trybuna od ulicy Jordana. Pierwsze założenia wtedy mówiły chyba o 16 czy 18 milionach złotych. Nie, oczywiście nie mamy pieniędzy i tak dalej. 35 milionów złotych wtedy miało wystarczyć na dokończenie stadionu. Międzyczasie zostało wydane 35, potem kolejne dwa małe aneksy i dziś mówimy o kolejnych 30 milionach złotych. A ta trzecia trybuna nie powstanie. A kiedy rok temu apelowałem, czy wiosną apelowałem o to, żebyśmy zlecili jako miasto, ale tak naprawdę, żeby spółka MOSI zleciła wykonanie trzeciej trybuny, no dziś mielibyśmy trzecią trybunę, chociaż niemalże gotową, tak? To okazuje się, że musimy dołożyć kolejne 30 milionów złotych, chociaż nie wiem, czy to będzie 30 czy 25, bo pan Górski mówił o dziwnych negocjacjach, które prowadzą z Betonoksem. Nie wiem, co panowie negocjują, bo... Ile można jeszcze negocjować? Jesteśmy teoretycznie na finiszu, 62%. Zaawansowanie wynosiło... Ale po 6 latach budowy mówimy o 60%, no właśnie, czyli oni budują 10% rocznie. To też mamy 38% do końca. Przecież to jest niemożliwe. 60% po 6 latach. To nie jest tak naprawdę Taj Mahal. Nie wiem, no to jest ale mamy... zwykły stadion z dwiema trybunami, pod którymi nie ma basenów, tylko są puste toalety, znaczy toalety i puste przestrzenie. No tak, ale zostaje 38% do zakończenia, a deklaracja, że będzie to pierwszy kwartał, koniec pierwszego kwartału
przyszłego roku, to będzie termin zakończenia budowy. No właśnie, w tak ekspresowym teraz tempie te 38% powstanie? To już jest pytanie do zamawiającego, czyli do pana Górskiego i do pana, do przedstawicieli wykonawcy, nie do mnie, tak? Ja proszę o aktualny harmonogram prac, co jeżeli, kto, jeżeli pan redaktor, pan Górski będzie chciał przyjść i pokazać aktualny harmonogram prac, to zobaczy pan, jakie tam jest nagromadzenie prac właśnie w ostatnim miesiącu, czy to będzie, bo harmonogram chyba teraz przedstawiony przez spółkę Betonox nie dotyczy właśnie marca, tylko dotyczy maja. Mosfir tak, chce, bo to jest propozycja wykonawcy. Obiekt jest opóźniony, budowa dwóch trybun jest opóźniona 4 lata, ale teraz Mosfir będzie walczył o to, żeby skrócić okres z maja na marzec. No rzeczywiście, to jest dziś najważniejsze. Te dwa miesiące, te 60 dni przy 4 latach zbawi spółkę Mosfir, ale ja trzymam za nich kciuki. Mhm. Ja trzymam kciuki za tych fachowców z radomskiego Mosfiru. Może im się uda. Widział pan wyniki rankingu samorządów opublikowanego? Widziałem. Przez Dziennik Rzeczpospolita. Widziałem. No i właśnie, jaka refleksja. Ja może tylko przybliżę państwu, że ranking Rzeczpospolitej ocenia dokonania miast i gmin pod kątem zrównoważonego rozwoju, czyli działań, które są wyrazem dbałości o lokalną społeczność i środowisko przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. W tym rankingu Radom uplasował się na 65. wśród 65 miast na prawach powiatu. Właśnie, miasto, można powiedzieć, które nie dba o lokalną społeczność i środowisko, o słabych finansach i słabym zarządzaniu. Tak przynajmniej ocenia Dziennik Rzeczpospolita. Cóż dodać, tak? Jesteśmy na ostatnim miejscu spośród 65 miast. Ja ten ranking widziałem już kilka dni temu. Nie wyprzedzają nas metropolie, tam nie ma Nowego Jorku, Berlina, Paryża, to są naprawdę małe też miasta, poza oczywiście metropoliami, tak, to są też małe miasta z naszej mapy krajowej. Ja powiem tak, czy spodziewałem się, że rok temu też byliśmy tak nisko, to jest drugi rok rzędu Radom dzierży tutaj ostatnie miejsce. Ja wierzę, że po 24 roku, czy w trakcie 24 roku ta tendencja zacznie być odwracana już z innym prezydentem, bo dziś no to wiadomo, ten ranking pokazuje, że PR-owskie zagrywki prezydenta, który pokazuje, że tutaj wsadził trzy drzewka, tutaj powstało jedno przejście, tu powstał plac zabaw, no nijak ma się do rzeczywistości. Rzeczywiście czasem na obrazkach to, niektórzy dają się nabrać i na obrazkach to może wyglądać fajnie, no ale rzeczywistość jest zupełnie inna, tak? Przecież no tu gorzej, to nie są już moje, nie mogliśmy to, to, nie są, to nie są moje głosy, że miasto jest zaniedbane, że miasto jest nieprzyjazne. Chociażby ułatwienia w poruszaniu się dla rowerzystów powstają tylko i wyłącznie dlatego, że Bractwo Rowerowe dba o projekty z budżetu obywatelskiego. W tym roku żadna ścieżka rowerowa by nie powstała, gdyby nie projekty Bractwa Rowerowego. Smutne, naprawdę bardzo smutne. Od wielu lat o tym mówię, że oglądajmy każdą złotówkę, starajmy się o środki zewnętrzne. Dziś mamy tego efekty. Ostatnie miejsce w rankingach to jedno, ale też jakość życia w mieście powoduje to, że chyba radomianie są zwyczajnie coraz mniej zadowoleni z tego, jak dzisiejsze władze miasta dbają o mieszkańców. Mhm. A zatem potrzebna jest zmiana. Wiemy, kto będzie tą twarzą zmiany. Nie chodzi, Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, nie chodzi w żaden sposób o personalia. Ja przynajmniej tak do tego podchodzę. Nie chodzi o personalia, czy to będzie Iksiński, Kowalski, czy Nowak. Tu chodzi o kogoś, kto będzie umiał trochę twardą ręką też zadbać, chociażby o miejskie inwestycje. Kto będzie umiał swoją przynależność lub brak przynależności partyjnej pokonać, bo jeżeli to będzie kandydat niezależny, i starać się o środki finansowe z każdego źródła. Prezydent Witkowski nie umie tego zrobić, nie umie schować swojej plakietki, która mu tak bardzo mocno wrosła, tej plakietki Platformy Obywatelskiej tak bardzo mu wrosła
i nie umie zwrócić się, zawalczyć o środki finansowe dla Radomia, to co do Radomia trafia, to trafia no, na podstawie tego, że po prostu funkcjonują programy, ale nie dostajemy nic ponadto, bo władze miasta o to nie zabiegają. Tak, no, nie możemy też oczekiwać, że ktoś na siłę będzie prezydentowi dawał, jeżeli prezydent o środki, o wsparcie nie lobbuje. Tak? No, strasznie smutna wizja. Na szczęście zostało kilkanaście miesięcy tej smutnej wizji, a później mam nadzieję tylko lepiej. No, żeby nie było tak smutno, może uda nam się zakończyć optymistycznie. Dzisiaj mecz Polska-Argentyna. Przenosimy się na chwilę do Kataru. Jaki wynik? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że to będzie zwycięski remis. Zwycięski remis, który pozwoli nam awansować do kolejnej rundy. A zatem trzymajmy się tego optymistycznego scenariusza. Zapomnijmy choćby na chwilę o rankingach. Ostatnim miejscu miasta Radomia w rankingu. Chociaż po meczu. Ale ciężko o tym, panie redaktorze, ciężko o tym nie mówić i ciężko o tym zapominać, bo to pokazuje naprawdę, w jakim miejscu dziś jesteśmy. I tu już stawiamy kropkę. Moim i państwa gościem był Łukasz Podlewski, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Wspierajmy dziś biało-czerwonych. Będzie dobrze. Wspierajmy, kibicujmy i oglądajmy kolejny kontrast. Maciej Zieliński, zapraszam na kolejny odcinek, a teraz mówię państwu do usłyszenia. Do zobaczenia.